Owczarek niemiecki, zachowanie i charakter. Owczarki niemieckie są jedną z najpopularniejszych ras. Raz przez naprawdę większość ludzi uznawanych za przedstawiciela psów bardzo mądrego, bardzo inteligentnego, lojalnego, wiernego, świetnego towarzysza rodziny, świetnego psa pracującego. Jak to jest w rzeczywistości jakie to zachowanie, charakter właśnie owczarki niemieckie charakteryzuje. Zanim zacznę, tradycyjnie, troszkę nudno, ale jak zawsze zasubskrybuj, naciśnij dzwoneczek, oceń, skomentuj, udostępnij, wrzuć na, sw na swoje portale społecznościowe. Wróćmy jednak do naszego bohatera, do owczarka niemieckiego. Zaznaczam, że to jest jedna z moich ulubionych ras, więc może być troszkę niezbyt obiektywnie. Są to psy... O sporym temperamencie. Bardzo lubią ruch, są bardzo aktywne, potrzebują sporo wysiłku umysłowego i wysiłku fizycznego. Musimy o tym pamiętać, że to bardzo mocno wpływa na to ich zachowanie. One muszą po prostu coś robić. To nie są lenie, nuda jest bardzo dla nich niefajna. Nie znoszą nudy, muszą być aktywne, muszą po prostu coś robić i do tego muszą tą swoją inteligencję, chęć pracy. Mieć wypełnioną. Są to psy pewne siebie o mocnym charakterze, są naprawdę najczęściej bardzo mocno opanowane, bardzo mocno przywiązują się do swoich właścicieli. Oczywiście ta legendarna wierność, lojalność to wszystko jest prawdą. Pamiętajmy też, że ta obecność z człowiekiem współpraca, nauka. Zabawa jest dla nich bardzo ważna, i poza tym, że nienawidzą nudy, to równie ważne jest to, że nienawidzą bezczynności, ale już o tym mówiłem. Jeśli chodzi o naukę, szybko i chętnie się uczy, nie zniechęca się, uparcie dąży do rozwiązania. Wiele jest teraz, które szybko się uczą, ale trzeba je naprawdę do tego przekonywać. Owczarki niemieckie z reguły lubią tą naukę, do tego jeśli. Napotkają na jakiś problem, na jaką trudność, to się nie będą zniechęcać, jak niektóre rasy, tylko będą próbowały to przezwyciężyć. Pamiętajmy tylko, że to nie jest pies, którego no, żaden pies taki nie jest. To nie jest coś, że można krzyczeć, że można go zmuszać. Jego trzeba przekonać. Oczywiście musi wiedzieć, że to on jest od wykonywania poleceń, żeby nam nie wszedł na głowę. Świetny stróż choć nie z tych cichych, no jest troszkę szczekliwym stróżem, yy, obrońcą, no to szczekanie może niektórym przeszkadzać, no ale wtedy są naprawdę inne rasy, które jeśli mają być stróżami, które są o wiele mniej szczekliwe. Nieufny wobec obcych, zachowuje z nimi pewien dystans. Oczywiście z biegiem czasu może się do nich przyzwyczaić, ale to wszystko pod naszą kontrolą i to wszystko trwa. No czyli bardzo dobre cechy. Dogaduje się z innymi zwierzętami, chociaż bardzo ważna jest socjalizacja, i jak zawsze przy tym wychowywaniu, przy tej socjalizacji, żeby spotykał się z innymi psami, zwierzętami, żeby nie było problemów w życiu dorosłym. Jeśli chodzi o kontakty z dziećmi, to również wszystko bardzo fajnie. Lubi dzieci, lubi z nimi zabawę, jest psem cierpliwym, ale jest to pies dosyć duży. Musimy pamiętać, żeby kontrolować tego psa tą zabawę, żeby przypadkiem nie trącnął tego dziecka i go nie przewrócił. Jeśli chodzi o wychowanie, musi być konsekwentnie wychowany. Trzeba pamiętać, że należy go zachęcać, nie zmuszać, nie wolno mu pozwolić sobie wejść na głowę. Ta nutka dominacji, bycia na wierzchu w tej rasie jak najbardziej występuje. I jak zawsze bez agresji, bez brutalności, bez krzyków, cierpliwie, spokojnie, konsekwentnie wychowywać, żeby wiedział co mu wolno, co mu nie wolno, tak żeby ten pies mógł po prostu spełniać te swoje role. Musimy pamiętać, że to jest rasa wymagająca to nie jest rasa prosta, łatwa. Dużo osób się właśnie o to obraża, jeśli się im powie, że owczarki niemieckie. To nie są milionsińskie psy, którym nie trzeba poświęcać czasu wychowania, no i on jakoś się wychowa. Owczarki niemieckie takie nie są. Owczarek niemiecki nie jest łatwą rasą i musimy o tym pamiętać, żeby ten proces wychowania był przeprowadzony w odpowiedni sposób, żeby po prostu ten pies był taki, jak trzeba. Są to psy bardzo elastyczne i człowiek ma olbrzymi wpływ na to, jak się zachowuje, jak będzie reagował. Ten jego charakter dzięki tej elastyczności daje mu naprawdę całą masę możliwości. Można go wykorzystywać jako psa rodzinnego, psa stróżującego, psa obrońcę, psa pracującego, ale ciągnie to za sobą bardzo ważny skutek, jakim jest to, że właśnie to wychowanie musi być odpowiednie. Musimy mu przekazywać, uczyć go wszystkiego tak, żeby robił to, co trzeba w życiu dorosłym, żeby nie sprawiał nam po prostu później problemów. A jeśli już jest wychowany dobrze, to to prowadzenie naprawdę nie będzie nam sprawiało problemów. Jest to pies genialny. Kolejna sprawa jest to, że to jest świetne połączenie psa rodzinnego z psem pracującym, ale musimy pamiętać, że z naciskiem na to psa pracującego. On naprawdę musi mieć tą dawkę ruchu zapewnioną. I o ile wiele osób uważa, że na przykład mogą być w końcu, to jednak ten czas, jaki poświęca mu człowiek, który spędza z człowiekiem owczarek niemiecki, musi być jak najdłuższy. To nie jest pies, który może sam bardzo długo przebywać. Wtedy staje się nie taki, jak trzeba. Odbija się to na jego zachowaniu, odbija się to na jego psychice, no i mogą być problemy. Ale pamiętajmy, że wszystkie psy potrzebują kontaktu z człowiekiem niektóre bardziej, tak jak na przykład owczarek niemiecki niektóre mniej ale zawsze ten czas potrzebują. Codziennie, godzinę, dwie, trzy, pięć, jednak potrzebują. I to nie chodzi tylko o to, żebyśmy się z nim cały czas bawili. Ten pies potrzebuje też kontaktu, że jesteśmy obok niego, naszej obecności. O tym często zapominamy, ale to jest równie ważne dla psa, że ten, można powiedzieć, członek stada, za którego nas uważa, który jednak powinniśmy być, co oczywiste, w hierarchii o wiele wyżej od niego, to jednak, żeby był przy nim. To były zwierzęta stadne, psy oczywiście, człowiek też. I odbija się to na jego psychice, zachowaniu, kiedy nie ma tego stada, nie ma tej obecności człowieka przy nim. I chociaż zapewnimy mu obecność innego psa, to jednak lepiej, o wiele lepiej i dla nas, i dla psa, żeby ten, nasza obecność była jak największa. Czyli inteligentny. Wierny, lojalny, szybko się uczący, świetny obrońca, świetny stróż, świetny, genialny pies pracujący, chociaż są rasy bardziej sprawdzające się w wielu zastosowaniach, na przykład owczarek belgijski, on jest dużo szybszy, dużo chętniejszy do pracy, no ale nie nadaje się na przykład na psa rodzinnego za bardzo, a owczarek niemiecki łączy te wszystkie cechy. Więc zapraszam na inne materiały o Owczarku niemieckim, szczególnie o ten, na ten materiał, w którym mówię o tym, dlaczego Owczarek niemiecki jest złym wyborem. Dlaczego Owczarek Niemiecki nie jest psem dla każdego i do wytłumaczenia, o co mi w tym materiale chodziło, ponieważ większość osób chyba uważa, że atakuje tego psa w rzeczywistości, to jest moja ulubiona rasa, no ale co tu dużo mówić. Więc zapraszam, dziękuję za uwagę, do usłyszenia ponownie.